Hej kochani, z tej strony Emi Flash i witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj tak bardziej spontanicznie i na luzie, dlatego tak sobie usiadłam, mam tutaj picie i będę z wami dzisiaj, no bardziej będę wam coś opowiadać, więc będziecie mogli być przygotowani na kilka dziwnych historyjek z mojego życia, raczej nie mojego życia, tylko z moich snów, w których prawie umarłam. Normalni ludzie śnią na przykład, że umierają poprzez jakiś wypadek samochodowy, upadek z przepaści, czy na przykład utopienie się. Mi takie sny nigdy się nie śnią, tylko jakieś kompletnie odlotowe, dziwne rzeczy. Więc dzisiaj chciałam o nich opowiedzieć, bo może to będzie coś takiego innego na moim kanale, więc zapraszam. Pierwszy sen, który przychodzi mi na myśl i kiedy on naprawdę przyśnił mi się z jakieś dobre kilkanaście może lat temu, ale ja go nadal pamiętam. To był najgorszy i taki pierwszy koszmar w moim życiu, który naprawdę nie wiem, czy mam się bać, że on mi się znowu przyśni, że ja go nadal pamiętam. Czy i się z niego tak śmieję, bo on był tak absurdalny, że można naprawdę z niego dobrą, dziwną historyjkę napisać. A mianowicie, jestem w kompletnie nieznanym mi domu, jakieś ludzie, którzy dookoła chodzą, no to nie są moi znajomi, pierwszy raz na oczy ich widzę, ale oni mnie nie widzą jakby, ja ich tak widzę jakby, wiecie, zukratker, tam wiecie, no w końcu jestem jakby włamywaczem w ich domu, więc nie chcę, żeby oni mnie widzieli. Chociaż nie wiem, czemu jestem tym włamywaczem, bo w sensie właśnie tak zaczyna, że nie wiem, skąd się tam wzięłam. No ale dobra. Widzę nagle, że jakieś strasznie dziecko na mnie krzyczy. No, to znaczy, jak ono mi zaczęło, to krzyczy. I ja nie wiem, czemu ono krzyczy. No pewnie dlatego, że jestem włamywaczem. A to, za przeproszeniem, dupa prawda. Ponieważ jestem jednym wielkim gumowym żelkiem. I widzę siebie nagle w odbiciu w lustrze, które stoi za mną. I co się ze mną dzieje? Czemu jestem tym żelkiem? Pamiętam, że byłam takim czerwonym, takim soczystym żelkiem, takim wiecie, jak z Haribo normalnie, co nie? Ja się próbuję, po prostu zaczynam latać wszędzie i szukać wyjścia, żeby jak najszybciej uciec i zmienić się, żeby znowu być człowiekiem. No ale oczywiście się nie zmieniam w tego człowieka. Nagle jakiś pies zaczyna mnie gonić za rogu. On to był taki wielki pies, on, ja przy nim to byłam wręcz taka, a on taki, co nie, że o Boże! I to naprawdę, ja się strasznie bałam psów. Nie wiem, czy kiedyś oglądaliście Fakty o mnie, ale ja się okropnie bałam psów w dzieciństwie, więc to była taka moja straszna wzmora, bo ja uciekałam od nich po prostu, no wiecie, już tak w realu, uciekałam od nich tak mniej więcej 100 metrów, kiedy widziałam jakiegokolwiek psa, więc kiedy mi się przyśnił pies, taki wielki, jeszcze obśliniony, to był okropny koszmar. Dobra, i uważaj, i uwaga, w tym momencie umieram. Próbuję zamknąć drzwi od jakiejś łazienki. Nie mogę, bo moje rączki są kurde z gumy. Ja się nie tak kurde jest, wiecie. No mi się żelki no nie mają palców, kurde, to jest oczywiste, prawda? No i tymi czerwonymi rączkami próbuję się zamknąć w łazience i nie mogę. I nagle ten pies jakby wchodzi do tej łazienki, mordą otwiera swoją wielką i mnie zjada. Powoli. Ucho, potem drugie ucho, głowa. I koniec snu. Pamiętam, że spociłam się wtedy, kiedy się obudziłam, okropnie. Ja nie wiem, ja chyba się czułam, jakbym umarła. A byłam jednym wielkim owocowym żelkiem. Kolejny sen, który przyśnił mi się z jakiejś, a może nawet tydzień temu. I no liczę, że w życiu mi się coś takiego nie zdarzy, no ale wątpię, bo ja nie wiem, musiałabym być wtedy na haju, czy jakaś mega pijana, a to jest raczej niemożliwe. No ale okej. Jestem w tym śnie naga. Tak, ten sen się zaczyna wtedy w momencie, kiedy jestem naga w parku. Znanym mi parku w Łodzi. Say what? I chodzę sobie po prostu szczęśliwa, rusałka, wiecie, taka. Ach, 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 nic dodać, nic ująć. Jakaś, pamiętam, że jakaś parka prosi mnie o zrobienie zdjęcia. Ja im tam luz, spoko, proszę bardzo, robię im to zdjęcie, oni się na mnie patrzą. Ja w ogóle nie rozumiem czemu. I słuchajcie. Po prostu to, że mam naga, to w sumie to nie jest takie istotne, ale potem, kiedy już jestem ubrana nagle w jakiejś scenie, bo nie wiem jak to inaczej nazwać, w tym śnie, jestem z moimi dwoma przyjaciółkami, kurde, nie mówiłam mi o tym śnie, jestem z moimi dwoma przyjaciółkami, które widzieliście w ostatnim filmie, no i pamiętam, że sobie siedzę z nimi na trawie i nagle podchodzi do nas ochroniarz
I on chodzi i szuka dziewczyny, która chodziła naga po parku, ponieważ on jej musi spisać mandat. Ja się do tego jeszcze przyznaję, jestem z tego dumna, słuchajcie. No, kompletnie nic w moim z tym, no, ja nie wiem, to jest niemożliwe. I ja się mu przyznaję, nawet nie jakaś taka, jestem strasznie pewna siebie. Jezus Maria, co to był za sen? Ale słuchajcie, potem jest dobre, ponieważ kiedy on mi wypisuje mandat na 20 tysięcy złotych. Co 20 tysięcy złotych, na tyle mam taka, what the fuck? To ja zaczynam uciekać. Wiecie, i znowu, ja nie wiem czemu, ale ja się znowu rozbieram. Skadimuję tą koszulę, miałam jakąś na środku. Oczywiście pamiętam, że była różowa, w kratkę białą. I słuchajcie, wiecie jak ten sen się kończy? To była najgłupsza rzecz na świecie. Ten ochroniarz wziął wsparcie i to była jakaś taka nawet fajna laska. Pamiętam tym wsparciem. I ona zamiast mnie gonić, strzeliła mi w tył głowy. Pistoletem. No, czy to nie jest naprawdę absurdalna rzecz? No, coś takiego się przyśni, że tak się taki sen, taki naprawdę beztroski, kończy się takim zwrotem akcji. Teraz historia o tym, jak zabiła mnie postać Disneya. Tak, Disneya. Uwaga, kiedy byłam dzieckiem, to miałam w pokoju taki plakat, taki duży plakat z Potworów i Spółka. I słuchajcie, kiedy moi rodzice czasami oglądali telewizję wieczorem, ja miałam akurat takie szklane drzwi, to przez te szklane drzwi odbijało mi się światło z ich telewizora. I jakoś tak to wychodziło, że to światło tworzyło taki jakby cień tego mojego plakatu na drugą ścianę i tam odbijały wszystkie właśnie postacie z tych Potworów i Spółki. I wiecie, no kiedy się budziłam, to dzieci się boją ogólnie duchów. I ja bardzo często się patrzyłam właśnie na tamtą ścianę, gdzie się to odbijało. No i słuchajcie, mi się kiedyś taki sen przyśnił, że jakby ten cień ożył i to był ten niebieski właśnie, no niestety już nie pamiętam jak on się nazywa, ten, no wiecie, ten główny bohater Potworów i Spółka po prostu, ten niebieski. I on ożył, wstał. Ja na początku, nie, no spoko, no ja jedną nie mam jak tabu, co nie, w ogóle te dzieciaczki z Potworów i Spółka, które były straszone, że on mnie zaczął straszyć i ja byłam jeszcze wtedy pewna, bo znałam tą bajkę, że on będzie, no dobry. Oś, czy on się nazywał Maniek? Teraz mi tak przyszło, teraz mi to się tak, dobra, powiedzcie mi, czy on się Maniek nazywał. I on zaczynał mnie straszyć i ja byłam pewna, że on przestanie mnie straszyć. Nie przestał. Surprise, motherfucker. A co lepsze? Pamiętam, że mnie wziął, on był taki strasznie wielki, bo on mnie wziął za nóżkę, tak, ja mam takim małym dzieckiem, zaczął mną tak majlać, co nie? I włożył se mnie do paszczy i zjadł. Tak, zjadł mnie. Kurde, ten pluszowy, skochany, który kochał Bu, nie kochał małej Emilki, no. A wszyscy mi zawsze mówili, jak ja byłam dzieckiem, że wyglądam jak ta Bu. No to czemu mnie nie kochał? I mnie zjadł i umarłam. Dziękuję, taki piękny sen. Ostatni sen. Dziwny, jak nie wiem co, jakiś by beznadziejny scenariusz filmowy z tego by powstał, który dostałby złote maliny, a nie Oscary. No ale dobra. Generalnie jest okres II wojny światowej. Prawdopodobnie powstanie warszawskie, bo coś mi tak świta w głowie, że właśnie ten obraz po prostu miasta zrujnowanego, no to właśnie jakoś mi tak Warszawa. Słuchajcie, jestem pielęgniarką, w jakimś, no wiecie, no opatruję po prostu żołnierzy i rannych wszystkich, którzy trafiają do szpitala. I jeden z nich jest polskim żołnierzem, z którym mam romans. Tak, mam z nim romans. I on taki ranny, kiedy trafia znowu do szpitala, ja go tam opatruję i za to chodzi do, między nami do jakiegoś pocałunku. Generalnie to jest bardzo krótki sen, więc to już jest prawie koniec. Nagle do tego szpitala wkraczają niemieccy żołnierze, którzy nas postrzelają, kiedy się całujemy. Jezu, jakie to było żałosne. Nie wiem, ja miałam jakieś takie fantazje czy co, ale ja nie rozumiałam naprawdę tego snu. Był tak dziwny, tak słaby, że na nim się śmiać chce. Dobra, i to już tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Było to coś nietypowego, tak sobie bardziej tutaj siedziałam i po prostu gadałam.
I jeśli wam się kiedyś takie dziwne sny przyśniły, no to może tam napiszcie w komentarzach na dole, zobaczymy, która historyjka była najdziwniejsza. Więc teraz się już tylko z wami żegnam, no i pa pa!